Znajdujemy się w Usnarzu Górnym, za mną Hutor Usnarz Dolny. Znajduje się tutaj porzucone koczowisko migrantów, gdzie w zasadzie de facto rozpoczął się kryzys migracyjny w sierpniu 2021 roku. Ze statystyk podawanych przez Straż Graniczną widzimy, że aż 39 tysięcy razy naruszano granicę polsko-białoruską. Pytanie, które zadaje sobie wielu Polaków, to jak będzie wyglądał rok 2022? Czy wróci kryzys migracyjny? Spodziewamy się, że wraz z ociepleniem tych osób być może będzie coraz więcej. Najwięcej prób nielegalnego naruszania granicy było w październiku zeszłego roku. Ponad 17 tysięcy. Co prawda od listopada statystyki spadają, ale służba na granicy wciąż jest niebezpieczna. Zwłaszcza nocą. Warunki zimowe utrudniają służbę, ale z drugiej strony są naturalnym czynnikiem, który zmniejsza skalę naruszeń granicy. Funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojska Polskiego, policjanci są obrzucani kamieniami. Musimy podkreślić, że każdego dnia dochodzi do siłowych prób przekroczenia granicy. W miniony weekend też mieliśmy taką siłową próbę. Tutaj na odcinku ochronionym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze grupa kilkuosobowa próbowała dostać się do naszego kraju nielegalnie. I to wszystko odbywa się pod nadzorem służb białoruskich. Te służby białoruskie również w sposób agresywny zachowują się, rzucają kamieniami w stronę polskich patroli. Niejednokrotnie podczas takich siłowych prób używają też petard hukowych. Dochodzi do takich zdarzeń niebezpiecznych. I w trakcie takiego jednego zdarzenia nasza funkcjonariuszka dostała taką petardę hukową, dostała obrażeń nosa, trafiła do szpitala. Na szczęście jej stan zdrowia się poprawia i liczymy na to, że szybko wróci do służby. Służba na granicy jakby w ostatnim roku znacząco się nie zmieniła. Wygląda ona jakby podobnie, z tym, że z dużo większym natężeniem. Przede wszystkim jest to nieustanne zagrożenie nienaruszalności granicy państwowej ze strony osób chcących przedostać się ze strony białoruskiej na stronę polską. Takie incydenty mieliśmy także na naszym odcinku, na odcinku odpowiedzialności służbowej placówki w Szudziałowie. Te incydenty, ostatnie z nich miały miejsce praktycznie 3 tygodnie temu. Na chwilę obecną mamy pod tym względem względny spokój. Wspólnie z żołnierzami i z policją jesteśmy przygotowani na rozwój każdej sytuacji, jaka może nastąpić na naszym ochronionym odcinku. Realizujemy te zadania bez przerwy w ciągu dnia i w nocy i bez znaczenia, czy jest to dzień powszedni, czy dzień świąteczny. Ten kryzys cały czas trwa. Kwestia jest jego nasilenia. Ale to oczywiście jest inicjatywą strony białoruskiej i osób znajdujących się po stronie białoruskiej. Widać, iż w zależności od okoliczności pogodowych czy międzynarodowych w postaci nagłaśniania kryzysu, migranci są wykorzystywani przez Mińsk w różny sposób. Początkową taktyką było skomasowanie migrantów w nadgranicznych prowizorycznych obozach oraz próby masowego naruszenia granicy. Następnie koczowiska porzucono i przeniesiono migrantów do zaadaptowanych budynków w centrach logistycznych. Od tego momentu są oni dowożeni ciężarówkami na punktowe przekraczanie granicy. Ma to miejsce zwłaszcza nocą. Tu należy podkreślić, że te cyfry spadły, znacząco spadły, bo w tym momencie mamy do czynienia z kilkudziesięcioma, z kilkunastoma próbami przekroczenia granicy polsko-białoruskiej nielegalnie. Tutaj cudzoziemcy w mniejszych grupach, ale zdecydowanie w sposób agresywny próbują tą granicę przekraczać. W dalszym ciągu mamy do czynienia też z prowokacjami ze strony służb białoruskich. W minionym tygodniu taka prowokacja przeprowadzona na odcinku ochranionym przez placówkę Straży Granicznej w Białowieży, gdzie zambony myśliwskie znajdujące się po stronie białoruskiej, około 150 metrów od linii granicy, służby białoruskie celowo oświetlały nasze polskie patrole laserem koloru zielonego. Te cyfry się zmniejszyły, ale tak naprawdę taktyka w dalszym ciągu pozostaje ta sama. Praktycznie na całym odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej w wielu miejscach dochodzi do tych prób, a nawet przekroczeń tej granicy. Czyli możemy powiedzieć, że ta cyfra osób, które próbują przekroczyć tą granicę nielegalnie, się zmniejszyła, ale liczba miejsc, do których dochodzi do tych prób nielegalnego przekroczenia granicy, zdecydowanie się zwiększyła. Granica jest zabezpieczana przez zmotoryzowane i piesze patrole. Funkcjonariusze wykorzystują do służby nowoczesny sprzęt. Na dzień dzisiejszy jest to wysokiej klasy sprzęt techniczny, począwszy od noktowizję, po termowizję najwyższej klasy, zarówno przenośną, jak i termowizję stosowaną na pojazdach do tego przeznaczonych. No, jest to urządzenie, które pozwala nam w porze
nocnej przede wszystkim, ale także w porze dziennej wychwycić elementy ciepła, które są generowane przez przedmioty, pojazdy, osoby z dosyć dużej odległości. Dzięki temu możemy zaobserwować więcej niż oko ludzkie potrafi bez pomocy żadnych urządzeń technicznych. Mamy różny sprzęt, który nas ułatwia tą codzienną służbę. To są pojazdy terenowe, dzięki którym możemy w szybki sposób dostać się w rejon granicy. Pojazdy obserwacyjne wyposażone w kamery termowizyjne. To szczególnie nocą dzięki tym pojazdom obserwacyjnym możemy widzieć to, co się dzieje przy bliskiej odległości granicy i szybko reagować. To są właśnie te pojazdy wyposażone w sprzęt optoelektryczny. Sprzęt, który jest dla nas niezbędny, który spełnia swoją bardzo ważną rolę, który pozwala na zauważenie osób, zauważenie ruchu, zauważeniu pojazdów, nawet z bardzo dużych odległości, dzięki czemu możemy zidentyfikować te pola, które nam się pojawiają w monitorze i odpowiednio reagować na ewentualne zagrożenia. Od sierpnia 2021 roku Wojsko Polskie i Straż Graniczna stawia ogrodzenie z tzw. koncertiny. We wrześniu Ministerstwo Obrony informowało, iż ułożono już 130 km zasieków. Od 25 stycznia ruszyła budowa zapory, która będzie miała wysokość 5,5 metra. Jak zapewnia Straż Graniczna, której podlega inwestycja, prace będą prowadzone w systemie trzyzmianowym. Do inwestycji ma zostać użyte ponad 50 tysięcy ton stali. Zapora będzie się ciągnąć na 186 km, chroniąc najbardziej newralgiczny odcinek granicy narażony na nielegalną migrację. Koszt budowy szacuje się na 1,615 milionów zł, z czego 1,500 milionów zł pochłonie fizyczny koszt budowy, a 115 milionów zł to koszt urządzeń technicznych. Zaporę na granicy postawiły m.in. Węgry i Grecja. Ta zapora, ta koncertina, którą mamy teraz tu obecnie, pokazała nam, że spełniła swoją rolę. Tutaj mieliśmy czas na reakcję. Gdy obserwowaliśmy, że grupa migrantów zbliża się do granicy, próbuje forsować tę granicę, więc w tym momencie tutaj służby miały czas, żeby się przygotować, zgromadzić jak najwięcej sił i środków i żeby zapobiegać temu nielegalnemu przekroczeniu. Ta nowoczesna zapora na pewno w zdecydowany sposób skutecznie będzie tutaj też odstraszała cudzoziemców, którzy będą chcieli tą granicę przekroczyć w sposób nielegalny, a w ten sposób my będziemy mogli tutaj te nasze zadania realizować jeszcze w bardziej efektywniejszy sposób. Jak Państwo słyszeli, eskalacja sytuacji na granicy jest bardzo prawdopodobna. Dla InfoSecurity24 z granicy polsko-białoruskiej Michał Bruszewski.